Kochani, to hulaj dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale, i jest to podcast serii Gdzie jesteś. Właśnie do mnie dotarło, że mamy luty, jest już nowy rok, a na tym kanale nie było żadnego podcastu z serii Gdzie jesteś. A przecież sprawy zaginięć są bardzo ważne, ponieważ w wielu przypadkach wciąż istnieje ogromna szansa na ich rozwiązanie. Moi drodzy, właśnie często przy takich sprawach, mimo upływu lat, no wciąż jest szansa na jakieś szczęśliwe zakończenie, lub dla niektórych w ogóle na jakieś y, zakończenie, ponieważ wiele rodzin żyje nadzieją, że zaginiona osoba pewnego dnia po prostu wróci do domu i wszystko wróci do normy. Niektórzy bliscy osób zaginionych w różnych wywiadach wypowiadają się nawet na ten temat, że gdyby ta ich ukochana osoba wróciła, to nawet nie musiałaby się tłumaczyć, gdzie była, dlaczego zniknęła, najważniejsza byłaby jej obecność. Niemniej, to dopiero czas weryfikuje, kogo udało się znaleźć, a kto będzie zaginionym prawdopodobnie na zawsze, chociaż na zawsze to naprawdę długi okres. Nie zmienia to jednak faktu, że bohaterka dzisiejszej sprawy niestety raczej należy do tej drugiej grupy, czyli do grupy osób, które zaginęły na zawsze. Z tego względu, że do jej zaginięcia doszło naprawdę dawno temu, a gdyby wciąż żyła, co jest oczywiście możliwe, no to aktualnie miałaby 96 lat, co no jest oczywiście możliwe, ale z drugiej strony z roku na rok prawdopodobieństwo szczęśliwego zakończenia powrotu do domu maleje. Niestety też większość osób zaangażowanych w poszukiwania bliskich naszej bohaterki już odeszła z tego świata, więc tak naprawdę nie ma już dokąd wracać. Chyba, że jak w każdej tego typu historii, jest też ta alternatywa, wersja chyba najbardziej optymistyczna, która zakłada, że osoba zaginiona postanowiła zaginąć z własnej woli, chce rozpocząć nowe życie, gdzieś tam sobie siedzi na Kajmanach, na Bahamach, e, popija kokosa i całkiem dobrze się bawi. Mam nadzieję, że, że wszystkie niewyjaśnione zaginięcie tak się kończą, ale oczywiście jest to jedynie moja nadzieja. No cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o trochę przydługi wstęp. Dzisiejsza historia z pewnością zainteresuje osoby, które lubią starsze sprawy. Starsze, no może nie aż tam ponad stuletnie, ale z lat 40., zresztą też zahaczymy tutaj o lata 50.. Są to sprawy, które rzeczywiście mają zupełnie inny klimat, zupełnie inne realia. Można przyjrzeć się pracy policji w tamtych czasach, która bardzo odbiega nieraz od tego, co widzimy. Teraz. No cóż, przypominam, że ten kanał da radę subskrybować, jeżeli ktoś chciałby zostać ze mną na dłużej, no to będę niezwykle wdzięczna. W ramach małych wiadomości jeszcze takich na samym wstępie, chcę Wam powiedzieć, że możliwe, że kolejny podcast pojawi się trochę później, ponieważ dzisiaj, akurat jak to nagrywam, mam pewien zabieg dentystyczny, który wiąże się z tym, że nie będę prawdopodobnie mówić przez kilka dni, znaczy nie będę w stanie. No, mówić pewnie będę w stanie, ale może nie na tyle, żeby nagrywać podcasty, więc nie wiem, jak uda mi się wyrobić z kolejnym materiałem. Będę Was oczywiście na bieżąco informować. Liczę na to, że do środy, czwartku na spokojnie dam sobie radę. Druga sprawa dotyczy e, tego, o co Was pytałam na karcie Społeczność przy głosowaniu, ponieważ chciałabym w tym miesiącu w lutym zrobić jakąś dłuższą sprawę. Sprawę, o którą, o którą mnie prosicie już od jakiegoś czasu, dostaję takie wiadomości. I właściwie są to dwie sprawy. Pierwsza z nich to jest sprawa kwita Watson, a druga sprawa to jest sprawa dotycząca Gypsy Rose Blanchard, która no, jest dosyć głośna od niedawna. Znaczy ta sprawa, nie sama, nie sama Gypsy, chodzi mi oczywiście o sprawę. Zrobiło się znów głośno, media ruszają ten temat. I pytanie do Was, czy którąś z tych spraw chcielibyście usłyszeć, czy w ogóle którąkolwiek, bo też są takie komentarze, że żadnej, ale z drugiej strony no, jest też grupa osób, która mnie o to prosi. Więc pytanie do Was, jak Wy to widzicie? chcielibyście taki podcast wysłuchać, czy może jednak nie? No cóż, to już by było na tyle, jeżeli chodzi o lekko przydługi wstęp i bez przeciągania zapraszam do słuchania. Dzisiaj przenosimy się rzecz jasne do Stanów Zjednoczonych i z tych pozytywnych, w cudzysłowie aspektów, to muszę Wam powiedzieć, że opowiem Wam o pięknie przyrody. Każdy kiedyś wybrał się na spacer do lasu, parku lub w inne, mniej lub bardziej wyjątkowe albo legalne miejsce. No, każdy kiedyś sobie spacerował. Spacer wydaje się czymś prozaicznym, a jednak również w takich okolicznościach można zniknąć bez śladu. Szlak Long Trail znajduje się w stanie Vermont i biegnie przez całą szerokość tego stanu. Swoją drogą w Vermont jeszcze nas nie było, no ale wracając do szlaku Long Trail, to jest to on opisywany jako najstarszy szlak długodystansowy, zbudowany w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Cały szlak ma 440 km, więc naprawdę bardzo dużo. Miejsca do spacerów nie brakuje. Można sobie nawet spacerować kilka dni. W trakcie drogi można podziwiać wspaniałe widoki górskie, a trudność tego szlaku. Flaku określana jest od umiarkowanej do intensywnej, więc pewnie to zależy, jaką drogę się wybierze, w jakim przygotowaniu, czy się idzie na nogach, czy na rękach, czy slalomem, czy tyłem. No właśnie to, to już jest pewnie kwestia indywidualna. Tak czy inaczej, sam szlak w sobie jest naprawdę urokliwy, ale jednocześnie można go nazwać takim tajemniczym, a wręcz niebezpiecznym. Ja kiedyś Wam mówiłam o tym, że są miejsca, które potrafią sprawić, że człowiek znika bez śladu. To jest taka teoria, która e, mam wrażenie, że od wielu lat jest popularna, że są miejsca, gdzie ludzie się rozpływają. Każdy z nas słyszał przecież o Trójkącie Bermudzkim, albo w ogóle o, o sprawach Missing 411, czyli o zaginięciach w parkach narodowych. Są parki narodowe, idzie się podziwiać przyrodę, a tutaj człowiek znika. Ja z kolei z lekkim przymrożeniem, a nawet i z dużym przymrożeniem, opowiadałam Wam kiedyś o miejscu w Szczecinie, gdzie za każdym razem wyłącza mi się telefon. Radio w samochodzie stwierdza, że ani rytm, ani muzyka mu nie przeszkadza. Cały samochód szwankuje, tak samo jak mój telefon. Dla ciekawskich, bo dostawałam pytania, co to jest za miejsce, jaka to jest droga, no to jest to droga z osobą w okolicy duńskiej. I jak się tam jedzie, powoli, spokojnie, niby ładnie, pięknie, to jednak telefon się wyłącza. Przynajmniej u mnie. Nie wiem, jak to wygląda u innych ludzi, bo nigdy nie Nikogo to nie pytałam. Dajcie znać, czy u Was też są takie miejsca, czy może ktoś kojarzy właśnie konkretnie to miejsce w Szczecinie, a może jakieś inne. No ale wracając do Long Trail, do naszego szlaku, to jest to sprawa naprawdę interesująca, ponieważ sam szlak znajduje się w obszarze. Czyli mamy, szlak to jest jedno, ale jest cały obszar. I ten obszar, na którym znajduje się ten szlak, no powiecie, jest szlak, są jakieś okoliczne wiochy, są jakieś miejsca, sklepy, no to jest cały obszar. I ten obszar został nazwany przez amerykańskiego pisarza Josepha Citro trójkątem Bennington. Dla wyjaśnienia, Bennington to jest właśnie miasto w stanie Vermont, przez które między innymi przebiega szlak Long Trail. I miasto Bennington pojawi się w tej historii jeszcze kilka razy. Właściwie to, to zapamiętajcie, jesteś takiego jak miasto Bennington, jesteś takiego jak szlak Long Trail, który przebiega przez miasto Bennington między innymi i jest coś takiego jak trójkąt Bennington. Jest to nazwa sporządzona przez pisarza, który właśnie zauważył, że w tym obszarze dzieją się jakieś niewyjaśnione, paranormalne, dziwne zjawiska. I to jest naprawdę ciekawe, ponieważ miasto, ten obszar Bennington nie jest jakoś wyjątkowo duży. To jest kwestia 15 tysięcy mieszkańców, więc nie mówimy tutaj wcale o żadnej metropolii. Tak czy inaczej, trójkąt Bennington uznawany jest za jedno z paranormalnych miejsc. Skąd taka nazwa? Skąd w ogóle mowa o trójkącie Bennington? No cóż. Pisarz James Citro bazował na zaginięciach zgłoszonych w latach 1946-1950. Jest to okres zaledwie czterech lat, gdzie w okolicach w ogóle tego szlaku w Vermont zaginęło wiele osób, w tym właśnie bohaterka dzisiejszej historii. Zresztą, i tak pokrótce, powiem Wam o pozostałych zaginięciach, żebyście mieli e, pogląd na całą sytuację. Tak czy inaczej, no, mowa tutaj teoretycznie o paranormalnym miejscu, ludzie m, lubią sobie powtarzać taką legendę. Przez lata to miejsce stało się właśnie taką historią, trochę legendą. Nawet można napotkać się na opowieści o potworze z Benington, który w swoim wyglądzie ma przypominać Wielką Stopę. Ale wiecie, ja tutaj mówię o jakimś podobieństwie że, podobieństwie, że przypomina Wielką Stopę, chociaż przyznam Wam szczerze, że ani jednego, ani drugiego nigdy nie widziałam. A jedyna wielka stopa z mojego otoczenia to jest kot Lucjan, który któremu naprawdę długie stopy jak na kota. No, ale gdyby tak wyglądał ten potwór z Benington, to chyba bym się nie bała. No cóż, jako ciekawostkę dodam, że innym ciekawym zjawiskiem w Ameryce jest trójkąt Bridgewater w stanie Massachusetts, gdzie również wiele się dzieje. No ale to już chyba jest temat na kanał Hulaj Dusza Paranormalne. Też możecie znać, czy, czy chcielibyście trochę więcej o takich legendach się dowiedzieć. Tak czy inaczej, myślę, że możecie sobie śmiało wyobrazić to miejsce, a teraz czas poznać bohaterkę dzisiejszej historii. W tym celu na krótką chwilę przenosimy się do stanu Connecticut, do miasta, o nazwie Stanford. właśnie tam 19 października 1928 roku na świat przychodzi Paula Jean Welden. Najstarsza córka Williama i Jean. Jej matka miała na imię Jean, a sama Paula miała na drugie imię Jean. Państwo Welden poznali się w połowie lat 20. ubiegłego wieku, czyli tak naprawdę było to około 100 lat temu. Pochodzili oni z dobrych i szanowanych rodzin, a poza tym, no po prostu wpadli sobie w oko. William, czyli pan Weldon, był człowiekiem renesansu tamtych czasów. Śmiało można go tak nazwać. Pochodził on ze Szkocji, no ale wraz z rodziną przyjechał do Ameryki w poszukiwaniu tak zwanego lepszego życia. Znaczy jego rodzina początkowo poszukiwała, on tam jakby mały, mało co ja, żył, to nie poszukiwał, ale później też i on poszukiwał. Mężczyzna od zawsze miał ogromny, naprawdę ogromny talent artystyczny. Był człowiekiem kreatywny, był człowiekiem trochę tak, taką złotą rączką. Co trzeba było, to on zrobił, potrafił coś nowego wymyślić, potrafił sam to sobie ulepić, stworzyć, zrobić, więc to był taki facet, który jak trzeba to śrubkę przykręci, a jak trzeba to obraz namaluje. No i William wiedział, że, że ma jakiś tam talent i postanowił to wykorzystać. Mężczyzna opisywany jest jako projektant, architekt i inżynier przemysłowy. Wiele nazw, wiele znaczeń, jeden człowiek, no ale w praktyce tworzył on przybory domowe. Takie, wiecie, no shakery, zestawy koktajlowe, ozdoby do domu i tak dalej. On pracował w firmie, która, która to tworzyła. Teraz, gdybyśmy sobie na dzisiejsze czasy mogli to wyobrazić, no to mamy jakąś firmę, nie chcę rzucać... Na Nazwami, no ale powiedzmy Twój dompel, i William jest takim projektantem, który tworzy sobie wazony, szklanki, sztućce do, do tego Twój dompel, i ta, ta firma to sprzedaje. Wiadomo, że w tamtych czasach wyglądało to trochę inaczej. Dostęp do tych um, ekstrawaganckich przyborów wcale nie, nie był taki prosty, nie był na wyciągnięcie ręki, no bo um, William nie tworzył takich um, przyborów dostępnych dla każdego, ale bardziej dla ludzi, którzy, wiecie, no hajs tam się zgadzał. Ja nie jestem pewna, jak wartościowe były te rzeczy w czasach, gdy William je tworzył, ale wiem, że aktualnie taki najdroższy zestaw koktajlowy jego autorstwa, no to został sprzedany za ponad 2000 dolarów, czyli na naszek byłoby to no, 10 tysięcy. Więc, więc myślę, że mowa tutaj o takich przedmiotach z górnej półki i zakładam, że nawet jeżeli 100 lat temu była to niższa cena, no to i tak mówimy tutaj o, o przedmiotach, które nie były dostępne dla każdego. No w wielkim skrócie, facet miał duży talent i był kreatywny, postanowił to wykorzystać, został zauważony i miał całkiem dobrą i ciekawą pracę. W 1926 roku William poślubił Jean, no a wkrótce na świat przyszło ich pierwsze dziecko, czyli właśnie bohaterka dzisiejszej historii Pola. Na przestrzeni lat rodzina powiększyła się jeszcze trzy razy. Państwo Welden doczekali się jeszcze trzech córek: Stefani, Pameli i Heder. W domu była więc czwórka dzieci, no i dwójka rodziców. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że na nasze to już nam się robi 3600. Czyli to, to, tak to wyglądało, by teraz. Tak czy inaczej, William każdego dnia musiał się mierzyć z przewagą małych i dużych kobiet, czyli mam tutaj na myśli jego żonę i córki, ale najwyraźniej to lubił, ponieważ rodzina Welden wydawała się szczęśliwą, radosną i zgraną rodziną. Żyli na całkiem wysokim poziomie, mieli duży dom, a córki Williama i Jean mogły liczyć na dobrą edukację, co jak doskonale wiecie, no, w Stanach Zjednoczonych nie jest wcale tak oczywiste, szkoły kosztują, tym bardziej, że jeszcze później okaże się, że, że córki państwa Welden, no, to dochodziły do takich Prywatnych szkół, czyli które, takich, które kosztują jeszcze więcej. Nasza bohaterka Pola była radosnym dzieckiem, które nigdy nie sprawiało żadnych problemów, no i zapewne mówiło dzień dobry na klatce schodowej. Chociaż tam nie było klatki schodowej, no to pewnie w drodze przez ogródek. Powtarzam to dlatego, że zawsze są to takie drdymały powtarzane przez ludzi, którzy nie wiedzą co powiedzieć, a że była miła, uśmiechnięta i mówiła dzień dobry. Pola była o wiele bardziej wielowymiarowa, miała artystyczną duszę, uwielbiała sztukę, grała też na gitarze, uwielbiała malować, no i kochała przyrodę. Była też niezwykle wrażliwa i otwarta na ludzi, jednocześnie, zdaniem wielu, pola była dość skryta. Ona nie mówiła zbyt wiele o swoich uczuciach, nikomu się nie żaliła z tego, co czuje, co myśli. Później powstanie wiele spekulacji na temat tego, kim w ogóle była, Pola, przez co przychodziła, co się działo w jej życiu. No bo to była taka dziewczyna, która w razie jakichś problemów raczej zamykała się w sobie, wolała spędzać czas w samotności, wolała pójść na spacer, coś namalować, pouczyć się. Czyli można mieć lekkie przekonanie, że troszkę uciekała od uczuć albo po prostu była nieśmiała, skryta. Niemniej miała zawsze wielu znajomych i wszyscy uważali, że jest osobą przyjazną. I bardzo pomocną. Pozornie Pola Weldon była idealną córką, dobrą, ambitną uczennicą, zawsze dobrze się uczyła, chociaż tak naprawdę nie wiedziała, co chce robić w przyszłości. Czuła, że, że coś powinna robić, no to na pewno, że, że chciałaby jakiś sukces osiągnąć, ale nie za bardzo wiedziała, w jaki sposób to zrealizować, jaką drogę obrać. Ale z drugiej strony nigdy nie jest za późno, żeby zmienić swoją ścieżkę, i można się przekwalifikować mając lat 20, 30, 40, 50, czy nawet jeszcze więcej. Pozornie była to więc szczęśliwa rodzina, bez żadnych problemów. Pola miała bliski kontakt ze swoimi rodzicami i siostrami. Chociaż, jak wiemy często, z tego typu historia, w tego typu historiach pozory po prostu mylą. W tej sprawie ogólnie będzie wiele faktów, ale też wiele domysłów. I zacznijmy więc od tych faktów, opowiem Wam, co się stało, opowiem Wam, jak to się stało, co jest potwierdzone, co wiemy na 100%. A później przejdziemy do tego, czego nie wiemy, czego się domyślamy, jakie są plotki, jakie są pl legendy. Co prawda już wam nie będę wspominać o, o wielkiej z tego obszaru Bennington, no ale pogadamy sobie. Tak więc zaczniemy od faktów. Wiadomo, że w 1945 roku Pola skończyła szkołę średnią w mieście Stamford w stanie Connecticut, tam gdzie mieszkała jej rodzina, oni tam mieszkali przez całe życie, Pola tam chodziła do szkoły. Jej rodziny było stać na dalszą edukację swoich córek, no a sama Pola również wydawała się podekscytowana myślą o studiach, no bo skończyła szkołę średnią i to z dobrymi wynikami i chciała kontynuować naukę. Dziewczyna wybrała więc Bennington College w stanie Vermont. Tutaj już to jest, to jest ta uczelnia, to jest ten obszar, do którego zmierzamy. Jeżeli chodzi o sam Bennington College, no to jest to prywatna uczelnia Sztuk Wyzwolonych, założona początkowo jako szkoła żeńska, czyli jedynie dla kobiet, no ale od 1969 roku stała się szkołą koedukacyjną. Tutaj trzeba powiedzieć, że Bennington College istnieje dalej, całkiem dobrze chyba się ma. Nie jest to wielka uczelnia, nie jest to wielki kampus, ale jest to uczelnia o całkiem dobrym poziomie i, i która, powiedzmy, no, no trzyma ten poziom na przestrzeni lat. Niemniej tutaj mamy stan Vermont. Pola pochodziła ze stanu Connecticut, no, mamy college w innym stanie. Związało się z przeprowadzką. Tyle, że no Pola wydawała się na to gotowa, była pozytywnie nastawiona do tych dużych zmian w życiu, miała wsparcie ze strony rodziny i tak też Pola pojechała na studia. Dziewczyna zamieszkała na stałe w akademiku o nazwie Daily House i tam została przydzielona do dwuosobowego pokoju, a jej współlokatorką była, Dziewczyna o imieniu i nazwisku Elizabeth Parker. Studentki szybko złapały wspólny język, a ich relacje opisywane są jako dobre. Nie była to może nie wiadomo jak wielka przyjaźń, ale dziewczyny zawsze wspierały się w codziennych czynnościach, w nauce, mówiły sobie za każdym razem, gdy gdzieś wychodziły, informowały kiedy wrócą, co będą robić. To, to była taka wspólna egzystencja. Od czasu do czasu rozmawiały na jakieś głębsze tematy niż studia, ale to też nie zdarzało się często, no bo jak pamiętamy, Pola była trochę skryta, ona nie lubiła mówić o swoich emocjach, o swoich uczuciach, więc y, Elisabeth też się za język za bardzo nie ciągnęła. Będąc na studiach, Pola miała stały kontakt ze swoimi rodzicami i siostrami. E, dziewczyna też przy każdej możliwej okazji wracała do domu, jak były jakieś weekendy, święta, no a jej życie wydawało się spokojne i schematyczne. Niemniej, pod koniec 1946 roku, gdy Pola była już na drugim roku w tym koledżu, to jej bliscy zauważyli zmianę w zachowaniu osiemnastolatki. Pola stała się taka osowiała, nie była tak rozmowna jak zawsze, a wręcz można się tutaj posunąć do stwierdzenia, że zaczęła ona unikać ludzi. Pod koniec listopada dziewczyna pokłóciła się nawet ze swoimi rodzicami co zdarzało się bardzo rzadko. Do tej. Awantury, kłótni, później będzie wiele spekulacji na temat tego, jak e, poważna była to sprzeczka. No ale e, podobno chodziło o to, że Pola poinformowała swoich rodziców, że nie zamierza wrócić do domu na święto czynienia. Czyli no, święto Dziękczynienia, koniec listopada w Stanach Zjednoczonych jest to uznawane za najważniejsze święto, a Pola doszła do wniosku, że chce zostać e, u siebie w koleżu w stanie Vermont. Podobno tata Poli, William, był zdenerwowany na córkę z powodu takiej decyzji, no bo jak to tak święta bez całej rodziny. Pola zresztą uwielbiała to święto, no i nigdy wcześniej nie spędzała go poza domem, a tym razem tak właśnie się stało. No i pojawia się pytanie dlaczego? Czy był jakiś powód? Tutaj spekulacji też nie, bra nie brakuje już. Tutaj nie mówimy o faktach, tylko właśnie o tych domysłach. Niektórzy twierdzą, że Pola miała napiętą relację z rodzicami i dlatego nie chciała wracać do domu. Inni z kolei uważają że no, dziewczyna mogła mieć troszkę gorszy okres. Podobno nie czuła się najlepiej na tych studiach. Niektórym koleżankom wyżaliła się, że, że chciałaby z tej uczelni zrezygnować, że to nie jest droga, którą chce iść. Prawdopodobnie no, rodzice mogliby to gorzej odebrać, bo jak pamiętamy studia i w ogóle koledże takie prywatne, jak, jak te, do których chodziła Pola, no, to kosztują sporo, więc gdyby w pewnym momencie córka Weldenów powiedziała, no słuchajcie, wydaliście Kilkanaście czy tam kilkadziesiąt tysięcy na moją edukację, ale mi się to nie podoba, a jestem już na drugim roku, czyli tam cztery semestry są za mną. No sorki, ale zmieniamy, zmieniamy temat. No to tak można być lekko sfrustrowanym, że tak powiem. Więc niektórzy sądzą, że może Pola powiedziała rodzicom już wcześniej, że nie chce tego robić, nie chce studiować w tym miejscu. Z kolei Państwo Weldon mogli tego nie zrozumieć, więc atmosfera była napięta. W każdym razie, niektórzy też uważają, że Pola przygotowywała się do egzaminów, bo też zbliżały się egzaminy. Dziewczyna, mimo tego, że niekoniecznie chciała zostać na tej uczelni, to i tak dzielnie się uczyła i, i naprawdę nauka była dla niej ważna, więc niektórzy uważają, że po prostu Pola chciała więcej czasu poświęcić na naukę, dlatego nie chciała zjechać do domu na święto dziękczynienia. No cóż, ale tak jak mówię, są to jedynie różne teorie i domysły. Pola teoretycznie z nikim się nie spotykała, nie miała żadnych problemów, dobrze się uczyła, no ale najwyraźniej nie wszystko było tak wesołe, na jakie wyglądało. I tak też zbliżamy się do momentu, który w ogóle sprawił, że powstał ten podcast. Była niedziela, pierwszy dzień grudnia 1946 roku. Na dworze było chłodno, niemniej czuć było ten świąteczny klimat. Niektórzy studenci dopiero co zjechali znów do kolegium w związku z tą przerwą świąteczną, związaną z dniem dziękczynienia, czyli no, ci ludzie wrócili dopiero do kolegium po tej przerwie. Wszędzie i tak były światełka, w radio leciały świąteczne piosenki, więc klimat wydawał się całkiem radosny. Tak się składa, że w Bennington College studenci pracowali na zmiany w szkolnej stołówce. Nie wiem, czy była to płatna praca, czy może jednak każdy miał taki obowiązek przypracowania tam iluś godzin. Niemniej 1 grudnia Paula pomagała właśnie na tej uczelnianej stołówce. Nakładała jedzenie, sprzątała, przy okazji sama zjadła lunch. Jest to opisywane w ten sposób, że napracowała na drugą zmianę, czyli druga zmiana, zakładam, że to był lunch, no, pomagała paniom na stołówce wydawać jedzenie. Około południa dziewczyna wróciła do swojego pokoju w akademiku. Była niedziela, więc Pola nie miała tego dnia żadnych zajęć, ale po powrocie do pokoju chwilę posiedziała nad podręcznikami i przygotowywała się do zajęć, które miały się odbyć w tygodniu. No bo już kolejnego dnia, w poniedziałek, normalnie odbywały się lekcje. Pola chciała się do nich przygotować. Nie wiem, czy był jakiś egzamin, ale wiele razy tutaj pojawia się taka wzmianka, że Pola bardzo się uczyła, że później może nawet do biblioteki poszła, więc Wygląda to tak, jakby rzeczywiście, no, dziewczyna uczyła się na jakiś egzamin. Studentka porozmawiała też ze swoją współlokatorką Elizabeth. Nie była to jakaś znacząca rozmowa, taka trochę o wszystkim, o niczym, o szkole, o planach na resztę dnia itd. Tak tak Zwykła wymiana zdań o pogodzie. Około godziny 14:30 Pola poinformowała swoją koleżankę, że zamierza iść na spacer po szlaku Long Trail. Pola uwielbiała takie spacery, no i w ogóle często spędzała czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w dni wolne. Uwielbiała sobie chodzić, rozmyślać, gdzieś usiąść, coś namalować, piękno przyrody. No taka dusza wrażliwca, dusza artysty z niej była. Pola zresztą e, była w pewien sposób towarzyska, no bo miała grono znajomych, ale chyba najlepiej czuła się w swoim własnym towarzystwie i często spędzała czas sama. Elizabeth powie później, że Pola ostatnimi czasy często wychodziła na spacer. Dziewczyna podejrzewała, że jej współlokatorka traktuje te spacery w sposób trochę terapeutyczny. No, bo według Elizabeth, czyli tej współlokatorki, Pola przychodziła przez jakiś trudny moment w życiu i prawdopodobnie chodziła na długie spacery, aby zebrać myśli i poukładać sobie wszystko w głowie. Skąd takie wnioski? No, ze względu na te długie spacery, późne powroty do, do, do pokoju, tak jakby rzeczywiście. E do no, pola izolowała się od ludzi, była jeszcze bardziej skryta niż zawsze. Elizabeth, co prawda, e, słyszała tylko o tym, że Pola posprzeczała się ze swoim ojcem na temat święta dziękczynienia. Nie wiedziała, czy poszło o coś jeszcze, nie wiedziała, czy w życiu Poli są jakieś inne problemy, no ale podejrzewała, że dziewczyna chce w ten sposób odreagować, więc było to dla niej coś zwyczajnego. No, gorzej się czujesz, idź na spacer i tyle. Tym razem Pola nie powiedziała, kiedy zamierza wrócić, ale znaczyła, że będzie to raczej. Długi spacer. Dziewczyna obrała się ciepło, założyła długi czerwony płaszcz z futerkiem i wyszła około godziny 14.45. Sytuacja była na tyle prozaiczna, że jej współlokatorka Elizabeth no niewiele o tym myślała, tak? No, każdy sobie chodzi na spacery, każdy wychodzi z domu, ktoś idzie na zakupy, ktoś idzie na spacer. Zwykła sytuacja. Elizabeth nie była na tyle wścibska, ani na tyle blisko, żeby siedzieć z zegarkiem na ręku i zastanawiać się, kiedy pola wróci. No, miała też swoje zajęcia. Tym samym, no, wyszła to, wyszła, wróci to będzie. Tak minęła godzina, potem następna, a potem jeszcze jedna. Pola potrafiła naprawdę długo spacerować, więc jej koleżanka no, nie martwiła się bardzo tym, że dziewczyna nie wraca. Niemniej zaczęło robić się coraz bardziej ciemno i zimno, wiecie, to był grudzień, w nocy temperatury szybko spadały, były minusowe i to dość mocno minusowe. Pola co prawda miała ubrany płaszcz i ten płaszcz mógł ją ogrzać na kilka godzin, no ale zapewne zmarłaby w taką pogodę, gdyby została na dworze w nocy albo przynajmniej nawet i o tej godzinie 19.00 i w tamtym momencie Elisabeth pomyślała o tym, że o, może Pola w takim razie nie poszła na spacer albo poszła na spacer, ale teraz siedzi w jakimś ciepłym miejscu. Więc Elisabeth doszła do wniosku i tak sobie to w swojej głowie wyjaśniła, że pewnie Pola poszła do biblioteki, pouczyć się, no bo chyba miał być jakiś egzamin. Zapewne siedzi teraz w ciepłej, miłej bibliotece, no i jak wróci, to wróci. Jednak, jak się domyślacie, Pola wcale nie wracała. No i wtedy też jej współlokatorka postanowiła trochę tak rozejrzeć się po pokoju, no bo nastał wieczór, poli nie było. Elizabeth też nie chciała jej szukać, nie chciała być jakaś natarczywa. Pola była osobą dorosłą, no mogła też spędzić równie dobrze noc poza domem. No ale Elisabeth na wszelki wypadek rozejrzała się po pokoju, aby sprawdzić, czy może Pola zabrała ze sobą portfel z pieniędzmi, czy może. Zabrała jakiś dodatkowy płaszcz, koc, no cokolwiek, co by mogło sugerować, że zamierza ona spędzić noc poza akademikiem, ale niczego takiego Elizabeth nie znalazła. Portfel poli, wszystkie jej pieniądze zostały w pokoju. Pola nie wzięła też ze sobą żadnej dodatkowej torby, żadnego ubrania na przebranie, Nie wzięła też żadnego dodatkowego okrycia, czy jakiegoś innego płaszcza, czy, czy swetra. No wyszła tak jak wyszła. Zwykły spacer, który sugerował, że nie będzie jej góra dwie godziny. Elizabeth tłumaczyła sobie to w ten sposób, że pewnie Pola poszła do biblioteki, pewnie się uczy. Dziewczyna sama również musiała się uczyć, miała swoje sprawy, więc w pewnym momencie. Nawet zapomniała o tym, że Poli nie ma. E, tak właśnie nastał wieczór, właściwie to nastała noc. E, Poli wciąż nie było w pokoju, ale Elizabeth sądziła, że no może poszła spać do innej koleżanki, może wróciła do domu. No, mogło się stać wiele innych rzeczy. To nie były czasy, gdzie każdy miał telefon komórkowy, można było napisać sms, że słuchaj, wrócę o tej, o tej, albo coś się wydarzyło. E, no nie ma, to nie ma, tak? Elisabeth poszła spać no i liczyła na to, że Pola wróci do pokoju albo, Późną nocą albo kolejnego dnia, jak się pewnie domyślacie, tak się nie stało. Pola nie wróciła do akademika na noc, a następnego dnia nie pojawiła się na zajęciach. Elizabeth brała pod uwagę to, że jej spółlokatorka mogła spędzić noc poza pokojem, poza domem, może się z kimś spotykała, może miała jakichś innych znajomych, ale Elizabeth wiedziała jedno, to, że Paula nigdy nie opuściłaby zajęć. Była dziewczyną bardzo skrupulatną, obowiązkową, pilnowała się terminów. Gdyby z jakiegoś powodu miało jej nie być, to z pewnością kogokolwiek by o tym poinformowała. Elizabeth zrobiła więc szybkie rozeznanie, popytała znajomych Poli, czy wiedzą o tym, gdzie ona jest, czy może coś planowała. Nikt jednak nie miał pojęcia, co mogło się stać z osiemnastolatką. Dlatego też tego dnia, czyli 2 grudnia, Elizabeth postanowiła zgłosić władzom uczelni zaginięcie swojej współlokatorki. I sprawa od początku na szczęście potraktowano bardzo poważnie. Rodzina Poli szybko została powiadomiona o całej sytuacji przez rektora uczelni, Louisa Jonesa, dzięki czemu państwo Weldon. Mogli przyjechać do Vermont jeszcze tego samego dnia no i pomóc w poszukiwaniach. Na miejscu zjawił się również szeryf hrabstwa, który oficjalnie rozpoczął całe śledztwo, całe poszukiwania. Wyszkolona grupa przeczesywała szlak Long Trail w poszukiwaniu poli, ponieważ dziewczyna powiedziała swojej współlokatorce, że właśnie tam zamierza iść. Pozostali funkcjonariusze szukali potencjalnych świadków, którzy mogliby rzeczywiście widzieć pole na tym szlaku albo gdzieś w okolicy i to na szczęście przyniosło oczekiwane rezultaty, to znaczy się, no, znaleźli się świadkowie. Znalazł się najpierw kierowca, Louis Knapp, który przypomniał sobie, że 1 grudnia około godziny 15, zauważył obok uczelni Bennington College, obok dosłownie wejścia do tej uczelni, młodą dziewczynę w czerwonym płaszczu. Łapała ona autostop, co wówczas jeszcze było uważane za bezpieczny środek transportu. W każdym razie Louis postanowił się zatrzymać i zaproponował podwózkę. Dziewczyna powiedziała, że chce się dostać na szlak Long Trail, a akurat mężczyzna jechał w tym kierunku. Czyli znów wiele nam wskazuje na to, że rzeczywiście była to pola, mamy Bennington College, mamy Czerwony Płaszcz i do tego dziewczyna chce jechać na szlak Long Trail. Mężczyzna zgodził się na podwózkę i wysadził Nieznajomą na trasie numer 9, niedaleko wejścia na szlak. W samochodzie nie rozmawiali dużo, właściwie to dziewczyna nie powiedziała w trakcie drogi ani słowa. Wychodzi też na to, że chyba ten kierowca, Louis Nap też nie był specjalnie rozmowny. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyną, którą on podwiózł, była Pola, a jak się pewnie domyślacie, przez moment kierowca znalazł się w gronie podejrzanych, no bo przecież widział ją, podwiózł ją, a może jej jeszcze nie podwiózł. Byłby tam nadal, gdyby nie to, że zgłosili się inni świadkowie, którzy widzieli dziewczynę w czerwonym płaszczu zmierzającą na szlak. I rzeczywiście byli to świadkowie, którzy po tej godzinie 15 widzieli prawdopodobnie pole, co oznacza tyle, że kierowca powiedział prawdę. Jeden ze świadków był Ernie Whitman, okoliczny strażnik, który koło godziny 16 zauważył dziewczynę podobną do poli w czerwonym płaszczu, która szła przez las w drodze na szlak Long. I według zeznań tego strażnika nieznajoma dziewczyna zapytała się go, czy wie jak długi jest ten szlak, ponieważ ona zamierza dostać się na górę Glastonbury. Mężczyzna był tym zaskoczony, ponieważ jego zdaniem pola nie była odpowiednio przygotowana na taką wędrówkę. Miała cienki płaszcz, szła sama, a za moment miało zrobić się ciemno. Ja nie wiem, czy mężczyzna odpowiedział, jak długi jest ten szlak, no ale Ernie na pewno poinformował dziewczynę, aby przemyślała raz jeszcze swój spacer i powiedział, że około godziny 17 zajdzie słońce, od tego momentu będzie coraz zimniej, no i warto byłoby jednak przemyśleć, przemyśleć spacer w inny dzień. Tak czy inaczej, jest to ostatnia obserwacja jakiegokolwiek świadka. Nie wiadomo, czy Pola kontynuowała swój spacer, czy może jednak zawróciła. Bez względu na to, która z tych opcji jest prawidłowa, to pewne jest jedynie tyle, że dziewczyna nie wróciła na teren kampusu, nie wróciła na noc i tak naprawdę nikt nie miał pojęcia, gdzie ona jest. Skoro ostatnią obserwacją Poli był ten szlak Long Trail, no to logicznym było to, że rozpoczęły się poszukiwania. Poszukiwania między innymi obejmowały ten szlak, ale też cały obszar wokół tego szlaku. No i już od samego początku pojawiło się wiele problemów. No bo w tym czasie stan Vermont nie miał swojej policji stanowej, więc organizacja była delikatnie mówiąc ciężka. W tym wszystkim znalazł się jeszcze ojciec Poli, William, który zdaniem niektórych zachował był się jak typowy pieniacz i wszystkich krytykował. Uważał, że nikt nie potrafi odpowiednio przeprowadzić poszukiwań. I z jednej strony, no okej, okay, z pewnością taki facet, który tam drze ryjca na każdego, nie brzmi dobrze, ale z drugiej strony, no, no brzmi to chyba jak normalne zachowanie zmartwionego rodzica, który chce, aby jego córka została znaleziona i jeżeli trzeba komuś powiedzieć kilka słów za, du za dużo, no to, to chyba większość by tak zrobiła. Tak czy inaczej William miał sporo kontaktów, tak się Składa, że, że miał on w ogóle kontakt z policją z Nowego Jorku i że miał też kontakt z oddziałami z Connecticut, więc można powiedzieć, że facet był w jakiś sposób przygotowany. On skontaktował się z tymi dwoma oddziałami i rzeczywiście dzięki temu sprawa zaginięcia poli zrobiła się bardziej głośna. On też dotarł do mediów, media obiegła informacja o zniknięciu dziewczyny, również też więcej osób przyłączyło się do poszukiwań. Studenci z Bennington College, właśnie to studentki, no bo to była jeszcze wtedy szkoła żeńska, miały nawet dzień wolny od, od zajęć, żeby dołączyć do poszukiwań. I trzeba przyznać, że sam William, ojciec Poli, jako człowiek, jako zmartwiony rodzic, zrobił naprawdę dużo. Mimo tego, że tam wszystkich krytykował i później też twierdził, że, że szeryf i tam cała grupa poszukiwawcza nie spisała się najlepiej, to tak naprawdę dzięki niemu 7 miesięcy później stan Vermont dorobił się własnego oddziału policji. Więc jest, jest jakiś plus, chociaż wiadomo, że ciężko tutaj szukać jakichś plusów. No ale wracając do poszukiwań Poli, no to w szybkim czasie zrobiło się głośno o zaginięciu dziewczyny. Zdjęcie Poli pojawiło się we wszystkich ówczesnych mediach i najwyraźniej okazało się to bardzo pomocne, ponieważ o tym zaginięciu mówiono w stanie Vermont, ale też w okolicznych stanach, takich jak Massachusetts. I moi kochani, wkrótce na komisariat zgłosiła się młoda kobieta. Była to kelnerka pracująca w Fall River w Massachusetts, czyli tam w pobliskim stanie. I kobieta powiedziała, że do restauracji, w której pracuje, całkiem niedawno przyszła dziewczyna, która łudząco przypominała pole. Według kelnerki, dziewczyna ta była roztrzęsiona, sprawiała wrażenie nerwowej, no ale takich ludzi też się obsługuje. Dziewczyna złożyła więc zamówienie, zjadła, zapłaciła i wyszła z restauracji. Z racji, że w River znajduje się blisko Long Trail, to był to obiecujący trop, no bo zaginęła dziewczyna, tutaj w jakiejś restauracji pojawia się inna, bardzo podobna, prawdopodobnie też tak samo ubrana, tym bardziej, że kelnerka no, była przekonana, że jest to pola, do tego wychodzi na to, że tamta dziewczyna jakoś dziwnie się zachowuje, pojawia się pytanie w ogóle, skąd miała pieniądze, no bo prawdopodobnie Pola nie zabrała ze za sobą żadnych pieniędzy, a skądś miała pieniądze. No ale jeżeli, jeżeli rzeczywiście. Pola może zniknęła z własnej woli, albo gdzieś się zagubiła, to pewnie w którymś momencie była głodna, więc to jest logiczne, że poszła do jakiejś restauracji. Pytanie tylko, czy jeżeli by się zagubiła, no to nie poprosiłaby kogoś o pomoc. Chyba, że poprosiła, ale natrafiła na złą osobę, no ale to już są naprawdę dalekosiężne teorie. I oczywiście można tutaj. Twierdzić, że na pewno kelnerka miała rację, ale z drugiej strony przychodzi nam tutaj bardzo ważny aspekt, jakim jest ten czas, no bo to były lata 40. Zdjęcie Poli, które również wy widzicie na okładce i które pewnie wtedy było udostępniane w różnych mediach, no nie jest najlepszej jakości. Oczywiście widać, kto na tym zdjęciu jest, widać rysy twarzy, ale nie jest to tak profesjonalne zdjęcie, tak dobre zdjęcie, jakie na przykład mamy teraz. A przecież również i teraz bywają problemy z rozpoznaniem czyjejś twarzy, z rozpoznaniem czy jest to, aby na pewno ta osoba, więc tym bardziej no, tyle lat temu jest szansa, że kelnerka mogła się po prostu pomylić. Niemniej, moi kochani, tutaj robi się ciekawie, ponieważ na, tam na komisaria gdzieś zgłosiła się kelnerka, ale po tym zgłoszeniu ojciec poli, William, po prostu zniknął. Nie było z nim żadnego kontaktu przez kolejne 36 godzin. Nikt nie widział o jego planach, nikt nie wiedział gdzie on jest, gdzie pojechał, kiedy wróci. No, śledczy chcieli go na bieżąco informować o, o w ogóle jakichś takich em, dokonaniach w poszukiwaniach, dokonaniach w śledztwie, chcieli mu zadać kilka pytań, a faceta po prostu nie było. Tak jak powiedziała, zniknął on na 36 godzin. No, i gdy wrócił, to powiedział tajemniczo, że on sprawdzał trop podany przez kelnerkę, cokolwiek to znaczy. Facet był bardzo tajemniczy, on w ogóle niewiele mówił, prowadził jakieś własne śledztwo, nie chciał się dzielić swoimi ustaleniami, nie chciał powiedzieć, co sprawdzał, dlaczego sprawdzał, jakie ma wnioski. Więc szybko to właśnie William Ojciec Poli znalazł się w gronie podejrzanych. Gdzieś znika, coś się dzieje. Współlokatorka zeznała, że właśnie krótko przed zniknięciem Pola się z nim pokłóciła, no bo nie chciała przyjechać do rodziny na święto Dziękczynienia. Elizabeth, czyli ta współlokatorka nie była na tyle wścibska, aby spytać Pole o relacje z rodzicami, no ale wydawały się one napięte. Dziewczyna z jakiegoś powodu nie pojechała do rodzinnego domu na święto dziękczynienia. Co robiła wtedy? Czy może spotkała się z kimś innym? No, są teorie, że się uczyła, no ale z drugiej strony, jeżeli uważała, że studia, na które chodzi, nie mają sensu albo nie jest to jej droga życiowa, to ja nie wiem, czy by się tak uczyła i czy by naginała święto rodzinne po to, aby się pouczyć dzień dłużej. Albo pola się z kimś spotykała i chciała z tą osobą spędzić święto dziękczynienia. Albo rzeczywiście no, był jakiś problem między nią a rodzicami. No cóż, na początku William, czyli ojciec, się nie odzywał, ale później pan tata William postanowił przemówić i zrobiło się jeszcze gorzej niż w momencie, gdy się nie odzywał. No bo moi drodzy, William powiedział, że Pola miała chłopaka z rodzinnego miasta, czyli tam ze stanu Connecticut, i że ten chłopak może być zamieszany w zniknięcie poli. No i okej, okay, taki wniosek wysunął ojciec dziewczyny, brzmi to jakoś logicznie, trzeba byłoby to sprawdzić, ale Facet nie był w stanie dokładnie wskazać tego chłopaka. Podobno pochodził on z Connecticut, a, i podobno też William nie akceptował tego związku. To ten związek mu się bardzo nie podobał. Tyle, że nie potrafił on powiedzieć, kim jest ten chłopak, jak ma na imię, jak ma na nazwisko, co robi, w jakim jest wieku. Nic o nim nie wiedział. Więc wychodzi na to, że, no, no niby spoko, no bo mógł nie lubić chłopaka córki, gdyby nie fakt, że William chyba do końca nawet nie wiedział, kto jest tym chłopakiem, więc wiecie, no, nie lubił go tak dla zasady, a to już troszkę jest jakieś e, niefajne. Z drugiej strony, to też nie tak, że William pewnego razu się obudził i przypomniał sobie jakiś mokry sen o chłopaku córki, tylko miał pewne dowody na to, jak twierdził, bo, bo on tam przyszedł, wyskoczył, że, słuchajcie, mam trop, chłopak córki w ogóle. E, skąd mu to się wzięło? mianowicie mężczyzna skorzystał z porady jasnowidza, który powiedział o jakimś chłopaku z rodzinnego miasta który miał wpływ na zniknięcie poli, czyli no to była taka teoria zadana, zapodana przez jasnowidza, który powiedział że jest jakiś chłopak i pola z tym chłopakiem uciekła rodzina, wiadomo, rodzina chce znaleźć swoje dziecko, czy ktoś wierzy w jasnowidzów czy nie wierzy, to już jest wiadomo, każdego indywidualna sprawa rodzina robi wszystko, aby znaleźć swoje dziecko tyle, że no co ma teraz zrobić policja, kiedy dowiaduje się o jakimś chłopaku, ale nie wiedzą, kim ten chłopak jest, i tak naprawdę nikt do końca nie wie. No cóż, Pola i ten chłopak, którego nikt nie znał według teorii jasnowidza mogli sobie wspólnie uciec razem, aby żyć długo i szczęśliwie. Jest to oczywiście jakaś opcja i nie należy jej tak całkiem skreślać, chociaż z drugiej strony no, ja nie znalazłam żadnej, kompletnie żadnej wzmianki o tym, by Pola komukolwiek mówiła o swoim chłopaku czy w ogóle o sprawach sercowych i wiemy, że dziewczyna była skryta, no, ale czy w takim razie nie powiedziałaby komukolwiek, jakiejś koleżance, siostrze, no bo to, że rodzicom nie powiedziała, możemy to jakoś Rozumieć. No ale czy nie powiedziałaby naprawdę komukolwiek o tym, że z kim się spotyka? Czy ludzie by nie zauważyli, że może gdzieś tam się wymyka, z kimś chodzi, yy, z kimś ciągle rozmawia? No takie rzeczy raczej dałoby się zauważyć. Więc oczywiście ta teoria jest logiczna, bo były takie przypadki, że, że rodzina się nie zgadzała, tutaj zakochańcy chcieli być razem. No i ta teoria byłaby prawdopodobna, tyle że wydaje się być podparta jedynie słowami jasnowidza, co mimo dobrych intencji zapewne no, nie brzmi przekonująco. Tak czy inaczej poszukiwania dziewczyny trwały przez cały miesiąc i kolejny również. Niestety na szlaku Long Trail i w pobliżu nie znaleziono niczego, co mogłoby wskazywać na obecność poli. Z czasem, jak to bywa, ta sprawa ucichła, a co więcej, została ona przytłoczona kolejnymi niewyjaśnionymi zaginięciami na szlaku Long Trail. Rok przed zaginięciem poli w tym samym miejscu zginął 74-letni myśliwy Middle Rivers. Mężczyzna razem ze swoim zięciem szli szlakiem long trail, gdy w pewnym momencie postanowili się na chwilę rozdzielić. Trwało to zaledwie kilka minut, po czym Middle zniknął. Domysły były takie, że być może 74-latek wpadł do wody, ale nie znaleziono żadnych dowodów na potwierdzenie tej hipotezy, ani też nigdy samego mężczyzny też nie znaleziono. I to miało miejsce rok przed zniknięciem poli. Wiadomo, ta sprawa tym bardziej została w jakiś sposób przykryta zniknięciem poli. No ale, moi drodzy, w 1949 roku, czyli trzy lata po zniknięciu poli, media obiegła informacja o tajemniczym zaginięciu Weterana Jamesa Tetforda. Mężczyzna mieszkał wówczas w Bennington, czyli właśnie w tym obszarze, trójkąt Bennington i tak dalej, no ale pod koniec listopada odwiedził on swoich krewnych w St. Albans, czyli tam w no, miasteczku niedaleko. I 1 grudnia, dokładnie tak, 1 grudnia 1949, czyli w rocznicę zaginięcia poli. James wracał do domu i jako środek transportu wybrał on busa. No, facet miał jakiś plecaczek, wsiadł sobie do busa właśnie w tym mieście St. Albans, gdzie, odwiedza, nie, gdzie odwiedzał swoich krewnych. Miał wysiąść na przystanku w Bennington. Tyle, że według świadków James nigdy nie wysiadł. Po prostu. Zniknął, nie ma go. Nikt nie widział, aby mężczyzna wychodził z busa, a jednak do domu nie dotarł, a z kolei Luka w luce bagażowej został jego bagaż. Więc wygląda to w ten sposób, że był człowiek i nie ma człowieka. Mężczyzna mógł oczywiście wysiąść gdziekolwiek. wąspię, by inni pasażerowie prowadzili dzienniczek, kapowniczek na temat tego, kto wysiada, gdzie wysiada, gdzie wsiada. No nikt po prostu pewnie nie zauważył, aby James wyszedł na którąś przystanku, co brzmi tak, jakby rozpłynął się w powietrzu, będąc w autobusie, czyli tam między jedną a drugą stacją, a on po prostu sobie zniknął. Ja myślę jednak, że najpierw wysiadł na którymś przystanku, a dopiero potem rozpłynął się w powietrzu. No, jak pewnie się domyślacie, Jamesa nie znaleziono do dzisiaj, czyli jest to sprawa nierozwiązana. Jest to opisywane jako zaginięcie w busie, no ale wciąż jesteśmy na tym obszarze, obszarze Bennington. No cóż, rok później, czyli w 1950 roku, doszło do dwóch kolejnych zaginięć w okolicy tego miasta, i w ogóle w okolicy szlaku Long Trail. Mianowicie 12 października zgłoszono zaginięcie 8 chłopca. Pola Jepsona, którego matka karmiła świnie, a gdy wróciła, no to zobaczyła, że jej syna nie ma w domu, ani też nie ma go nigdzie w pobliżu. Rozpoczęto poszukiwania, które niestety no, nie pomogły w znalezieniu chłopca. E, nigdzie go nie było, nigdzie też nie znaleziono jego ciała, podobno psy tropiące złapały trop, który urwał się w pobliżu autostrady, w miejscu, gdzie ostatni raz widziana była Pola 4 lata wcześniej. Czyli mamy tutaj nawet trochę taki tajemniczy wątek. No oczywiście w wersji i teorii na temat każdej z zaginięć jest wiele. Ośmioletni chłopiec mógł trafić na dzikie zwierzęta, mógł gdzieś się przewrócić, mógł upaść, mógł się zgubić jest wiele opcji. Tak czy inaczej, ostatnią osobą, która zniknęła, była 53-letnia Frida Langer. Kobieta razem ze swoim kuzynem Herbertem poszła na wycieczkę w pobliżu Long Trail. No i zdaniem tego kuzyna w pewnym momencie Frida pośliznęła się i wpadła do strumyka. No, zwykła sytuacja, zdarza się. Kobieta jednak uznała, że musi wrócić do domu i się przebrać. Miało to zająć tylko chwilę. Herbert czekał na swoją kuzynkę, no ale z tej krótkiej chwili zrobiła się godzina. Mężczyzna zaczął jej szukać. Tyle, że Frida już nigdy nie wróciła. Rozpoczęto poszukiwania, ale kobiety nie znaleziono i ta sprawa, co prawda, ma jakieś zakończenie, ponieważ moi drodzy, 12 maja 1951 roku, ponad pół roku później w odnurzu rzeki Deerfield, znaleziono ciało Fridy. Kobieta nie żyła, jednak ze względu na długą ilość czasu, którą spędziła ona w wodzie, no to nie udało się ustalić przyczyny zgonu. Niemniej przypadek Fridy i odnalezienie jej ciała wydało się przerwać. Tajemnicze zaginięcia w tym obszarze, i przynajmniej ta sprawa ma jakieś zakończenie. Bo niestety w przypadku pozostałych spraw jest naprawdę ciężko o jakiekolwiek zakończenie. Moi kochani, jeżeli są tutaj eksperci tego typu spraw, to pewnie przyszła Wam do głowy teoria dotycząca jakiegoś seryjniaka, który mógł grasować w okolicy Bennington w tamtych latach. I podobna ta teoria została sprawdzona. Jak Kapucyn wie, pewnie wcale, znaczy, no, no ciężko jest powiązać te wszystkie sprawy, tym bardziej, że wydają się one zupełnie przypadkowe. Osoby, które zaginęły są w różnym wieku, z różnych środowisk pochodzą, mają różne historie, nic ich tak naprawdę nie łączy. No, ale wiecie, to były lata 40. i 50., technologia była na innym poziomie, a jeżeli sprawca wybierał przypadkowe osoby, przecież nie musiał wybierać nikogo konkretnego, no to zakładam, że ciężko byłoby znaleźć jakiekolwiek dowody, tym bardziej, że, że wśród tych wszystkich zaginięć wyjaśniło się tylko jedno, a pozostali wciąż są teoretycznie uznawani za zaginionych. Wracając jednak do sprawy poli, to 9 lat po jej zaginięciu zrobiło się znów głośno na ten temat, a mianowicie zrobiło się głośno o mężczyźnie o imieniu i nazwisku Fred Goddett. Był on drwalem, który mieszkał w leśnej chatce na szlaku Long Trail. Faceta przesłuchiwano w roli świadka już wcześniej, 9 lat wcześniej, czyli wtedy, kiedy pola zniknęła, no ale na przestrzeni lat opowiadał on różne nielogiczne wersje zdarzeń, nielogiczne wersje tego, co się wydarzyło. Przede wszystkim Fred zawsze mówił policji, że on nic nie wie o zniknięciu poli. Taka była oficjalna wersja. Ale często zmieniał historię na, tego, na temat tego, co on sam robił 1 grudnia 1946 roku. Podobno mężczyzna pokłócił się ze swoją żoną, potem trzasnął drzwiami, wyszedł z domu, jeździł samochodem po okolicy. Potem uznał, że jednak się nie pokłócił. Później, że pokłócił, ale nie wyszedł z domu. Potem stwierdził, że wyszedł, ale wrócił i tak w kółko. Że... Zmieniał swoją wersję na temat tego, czy była ta sprzeczka żoną, z żoną, czy jej nie było, czy on jeździł samochodem, czy nie jeździł, i niby nie ma to w dalszym ciągu nic wspólnego z polą, ale z drugiej strony po co ktoś miałby opowiadać różne wersje tej samej historii. Niemniej moi kochani, 9 lat po zniknięciu poli, Fred, czyli ten, ten drwal, będąc w stanie wczorajszym, powiedział swojemu koledze, że on wie, gdzie jest ciało dziewczyny. Kolega uprzejmie doniósł o tej rozmowie, ale Fred stwierdził, że nie wie o co chodzi, niczego takiego nie powiedział. Kolega za coś się wydaje, i tak naprawdę brakuje jakichkolwiek dowodów, aby go no, posądzić o cokolwiek. No bo mamy słowo przeciwko słowu: mamy kolegę, który uznał, że coś tam wie, coś tam słyszał, ale tak naprawdę nie ma innych świadków, nie wiadomo gdzie jest to ciało, nie wiadomo czy, czy Fred mógł to powiedzieć dla żartów. Tutaj też w cudzysłowie słowy, no bo nie wiem jakie trzeba mieć humorne, no ale mógł coś takiego sobie zmyślić, czy rzeczywiście powiedział prawdę pod wpływem chwili, no a tak naprawdę ciężko jest komukolwiek udowodnić intencję, no bo nie dowiemy się, czy powiedział on prawdę, czy on nie powiedział prawdy, czy chciał zabłysnąć, czy nie chciał zabłysnąć. Brakuje świadków, brakuje dowodów, więc jeżeli rzeczywiście Fred miał z tym jakiś związek, to nigdy za to nie odpowiedział. Co innego mogło więc stać się z polą, moi drodzy? No cóż, chyba taka najbardziej prozaiczna teoria. Głosi, że zagubiła się ona w lesie, było zimno i ciało gdzieś tam jest i nigdy go nie znaleziono. Jest to bardzo łatwe wyjaśnienie, prozaiczne, i oczywiście mogą się tutaj pojawić e, teorie i głosy, że przecież przeszukano ten obszar, przecież poza polą też zniknęło pięć innych osób. E, dlaczego ich również nie odnaleziono. No cóż, sami wiecie albo nie wiecie, bo ja na przykład do momentu aż nie zrobiłam pierwszej sprawy na temat missing 411, to ja sobie nie zdawałam sprawy, że parki w Stanach Zjednoczonych, te lasy, parki narodowe, tak samo te wszystkie szlaki, one są naprawdę ogromne. To nie jest jeden park, gdzie można rzeczywiście przeszukać, przeczesać jakiś obszar. To jest naprawdę wielgachny obszar, mnóstwo krzewów, mnóstwo drzew mnóstwo różnych krzaczorów, zbiorników wodnych, miejsc, gdzie można wpaść, zniknąć bez śladu i nigdy nie być zauważonym. Inna teoria głosi, że rzeczywiście Pola sama z siebie uciekła, postanowiła coś zmienić w swoim życiu. Może zrobiła to z chłopakiem, może z kimś innym, może się z kimś spotykała. Być może rodzice o tym wiedzieli, byli przeciwni, może Pola miała złe relacje z rodzicami, więc postanowiła zacząć wszystko od nowa. Gdzieś sobie żyje długo i szczęśliwie i ma się dobrze. Ja osobiście liczę na to, że jest to prawdziwa wersja. No, ale są też inne teorie, jedna z nich również myślę bardzo interesująca, głosi o tym, że Pola mogła mieć problemy emocjonalne. Coś zmieniło się w jej życiu, coś sprawiło, że Pola nie chciała przyjechać do domu na święto dzień czynienia, jej bliscy z koleżu uznali, że była trochę bardziej wycofana niż zawsze. Może Pola miała jakieś problemy, może była to jakaś choroba, może były to jakieś początki choroby, może jej stan z jakiegoś powodu bardzo się obniżył i Pola zdecydowała się no, na tak zwaną ostateczność. Z drugiej strony temu stwierdzenie, że dziewczyna miała się pytać różnych znajomych, czy nie pójdą z nią na ten spacer, bo to też jest istotne, niektórzy później zeznali, że rzeczywiście Pola ich o to pytała, a to raczej nie wygląda na zamierzone działanie, to nie wygląda tak, jakby Pola chciała coś sobie zrobić, tylko jakby chciała po prostu iść na spacer. No cóż, to są chyba takie najbardziej logiczne i prawdopodobne teorie. Ja czytając na ten temat na różnych forach, napotkałam się na interesujące. Porównanie zaginięcia Poli z zaginięciem Mory Murray. Wiecie, ja wiem, że te sprawy dzieli naprawdę wiele, dzieli je 60 lat. Ale trzeba przyznać, że jakieś podobieństwo jest, ponieważ mamy tutaj podobny wiek. Mora miała 21 lat, pola miała 18. Jest to podobny obszar, ponieważ y, okazało się, że miejsce, w które zniknęła mora, a miejsce, gdzie zniknęła pola, no to jest półtorej y, godziny drogi autem. Ja wiem, że to może nie jest jakieś wyjątkowo blisko, ale tak patrząc na Stany Zjednoczone, to nie jest to wielka odległość. Co więcej, obie dziewczyny zachowywały się też nietypowo przed swoim zniknięciem i tak naprawdę oba zniknięcia zostały niewyjaśnione. Nie jest to chyba żadna teoria, no bo nie wiem, jak taka teoria miałaby brzmieć, ale jest to interesujące nawiązanie, ponieważ w przypadku Mory Murray też było i jest wiele teorii na temat ucieczki z jakimś chłopakiem, albo bez chłopaka, nowe życie i tak dalej, i tak dalej. Moi kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, o których udało mi się dotrzeć. Ja jestem ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie, co myślicie o takich zaginięciach, czy rzeczywiście można zniknąć bez śladu. Jaka teoria jest Waszym zdaniem prawdopodobna, czy która jest które tutaj przedstawiłam, czy może macie jeszcze jakąś inną swoją teorię? Mam nadzieję, że w komentarzu powstaje nam jakaś interesująca dyskusja. A póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu piszą w komentarzu bez śladu, bo rzeczywiście wszystkie te przypadki wyglądają tak, jakby ktoś rozpłynął się w powietrzu i zniknął bez śladu. Dziękuję za to, że jesteście, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. I do usłyszenia niedługo.